W imieniu wspólnoty samorządowej BB zapraszam na film. Roman Matyja. Początki filmu datuje się na schyłek XIX wieku, kiedy to dwaj bracia, August i Louis Lumière, zaprezentowali publicznie 22 marca 1895 roku pierwszy film pod tytułem Robotnicy wychodzący z fabryki. Podobno już kilka miesięcy później pierwszy pokaz filmowy został zaprezentowany w bielskim hotelu Kaiserhof. Na początku XX wieku potentatem filmowym w Bielsku był Adolf Zenker. Ten człowiek dziesiątej muzy nie próżnował. Sprowadzał najlepsze i najnowsze hity filmowe. I tak 10 sierpnia 1913 roku mieszkańcy obejrzeli film pod tytułem Quo Vadis. Co ciekawe, właściciel bielskiego kina Zenker postanowił, że dochód z pierwszego pokazu tego filmu zostanie przeznaczony na rzecz organizacji harcerskiej. Uzyskane środki skauci przeznaczyli na zakup sprzętu i wyjazd na wakacyjny obóz. Regularnie Zenker budował swoją pozycję społecznika i filantropa, przeznaczając co jakiś czas dochody z poszczególnych pokazów na cele społeczne. Wspomagał m.in. ochotniczą straż pożarną i chorych na gruźlicę. Jednak w pamięci mieszkańców zapisał się on jako organizator wieczorków dla panów. Na specjalnych pokazach wyświetlał on ówczesne filmy erotyczne, czym wywoływał oczywiście skandal. Specjalne zniżki dla żołnierzy i studentów powodowały, że ludzie walili tam drzwiami i oknami, co drażniło magistrat w Bielsku, który uważał, że kino odbiera widzów teatrowi. W 1914 roku, nękany przez magistrat w Bielsku, Zenker wyprowadza swój majątek do Żyliny, gdzie oficjalnie jego córka prowadzi kino, a on sam ogłosił w iście hollywoodzkim stylu bankructwo. W pamięci wcześniej urodzonych dobrze zapisało się nieistniejące już dzisiaj kino Wanda. 12 października 1913 roku otwarto w Białej kino miejskie. Całkowity koszt tej inwestycji sięgnął prawie 250 tysięcy koron, bowiem przy okazji na długości 25 metrów dokonano zasklepienia potoku Niwka. Silesia, tak pisała po otwarciu kina. Wśród powszechnego aplauzu wyświetlano wiedeńską operetkę filmową Huberta i Ernsta Mariszka Girardi. Budynek kina, tak z zewnątrz jak i wewnątrz, jest jedną z najelegantszych i najpiękniejszych budowli tego rodzaju w całej monarchii i pod architektonicznym względem tworzy prawdziwą ozdobę miasta. Wygląda jak mały zameczek z nader ujmującą fasadą i przy całej przestronności jest niezwykle drobny. Projekt dostarczył pan architekt Artur Corazza z Igławy. Sala jest wysoka, zaopatrzona w sufit z nowoczesnym oświetleniem, podczas gdy na ścianach umocowane zostały nieduże lampy. W sumie dostępnych jest równo 550 miejsc siedzących, dalej 6 lóż na ścianach głównego wejścia i 8 lóż bocznych. Na widownię prowadzi gustownie utrzymany westybul. Już w listopadzie 1913 roku nowe kino w Białej zostało wyposażone w najnowszy aparat Edisona do wyświetlania filmów. Początkiem 1914 roku aparat ten pozwalał wyświetlać pierwsze filmy dźwiękowe. Polegało to na tym, że równocześnie z filmem włączano nagrany na płycie dźwięk z gramofonu. Jak łatwo się domyślić, często dochodziło do tego, że głosy się rozjeżdżały i z tragedii robiła się komedia, kiedy kobieta mówiła męskim głosem. Kurier Lwowski zrelacjonował: przedstawienia to cieszą się wielkim powodzeniem. Widzowie odnoszą zupełne wrażenie widowisk teatralnych, które obecnie zyskały w nich groźną konkurencję. Mało kto pamięta, że na początku XX wieku w hotelu pod Czarnym Orłem działał polskie kino Lux. Koncesję na jego prowadzenie miało Towarzystwo Gimnastyczne Soku. Była to wspólna działalność Towarzystwa Gimnastycznego Soku z Krakowa i lokalnego Gniazda w Białej. Jak się okazuje, działało ono krótko. Konkurencja w postaci teatru w Bielsku i doskonale zarządzanego kina w bielskim Kaiserhofie sprawiała, że to niewielkie kino
nie przynosiło dużych zysków. Na domiar złego, oczywiście dla tej placówki, koło ratusza w Białej wznoszono nowe miejskie kino. Z tego powodu jego sytuacja ekonomiczna nie była dobra. Prasa Polska z nadzieją napisała: kino Lux zawiesiło przedstawienia na krótki czas celem uzupełnienia pewnych braków natury technicznej. Fakt ten daje sposobność dziennikarzom niemieckim do przedwczesnej radości z powodu rzekomego upadku przedsiębiorstwa, które mogło stać się konkurencją dla Kinoteatru Miejskiego w Białej. Sądzimy, że ten się śmieje najlepiej, kto się śmieje na ostatku. Gdyby nawet Kinoteatr Lux nie utrzymał się w Białej, to znaczyłoby to tylko, że bardzo niepewną przyszłość ma także miejski kinoteatr w Białej, który właśnie z ogromnym nakładem kosztów buduje się przy placu Straży Ogniowej. Takie trzy kina zapoczątkowały erę kinematografii w Bielsku i Białej.